meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy Śląsk Wrocław zremisował z Koroną Kielc 1-1. Z nami jest Mateusz Żukowski. Mateusz, no, na pewno nie rezultat taki, jakbyśmy oczekiwali, ale na pewno jest jakiś pozytyw po takim spotkaniu. Na pewno i ja ze swojej strony jestem niezadowolony, bo nie strzeliłem sytuacji stuprocentowej i gdzieś na pewno w grze 10 mogliśmy prowadzić i może ten mecz inaczej by się potoczył. Wiadomo, graliśmy jednego zawodnika mniej, było ciężej, ale ja osobiście nie jestem zadowolony z tego punktu, bo tak jak mówię, no, mogliśmy wyjść na prowadzenie i też nie wiadomo, jak ten mecz by później dalej się potoczył. No właśnie, jak myślisz twoim zdaniem, bo ta różnica pomiędzy meczem Sandgallen a tym dzisiejszym była znacząca, chociażby w kwestii tempa gry, nawet już przed tą czerwoną kartką. Jak myślisz, z czego to wynika, zmęczenie? Na pewno lekkie zmęczenie jest, bo to raptem 3 dni od poprzedniego meczu i gdzieś tam na pewno zmęczenie się wkradło. Do tego też pogoda dzisiaj bardzo, bardzo duszno. Ale momentami wyglądało to nieźle i naprawdę w drugiej połowie mogliśmy wygrać to spotkanie. Przyszedłeś w dość trudnym momencie, bo właśnie już po tej czerwonej kartce na pewno były większe emocje, ale mimo wszystko, tak jak wspomniałeś, ta dobra sytuacja niestety niewykorzystana, ale jednak drugi mecz, druga asysta, więc jak to by się w ogóle grało dzisiaj w tym meczu? Na pewno cieszę się, że liczby się pojawiają. Miałem z tym problem w poprzednim sezonie, ale na pewno chciałbym wygrywać mecze i to jest dla mnie cel nadrzędny, żeby Śląsk wygrywał, dlatego takie sytuacje powinien wykorzystywać. No to jeszcze tak na koniec, wiadomo, że troszeczkę na gorąco może nie jest łatwo, ale jak wasze nastawienia przed tym kolejnym wyzwaniem, tym ważnym meczem z Legią, wciąż szukamy tego pierwszego zwycięstwa, no taki mecz by był na pewno idealny na przełamanie tej pasy. Na pewno teraz będziemy mieli troszkę czasu na odpoczynek, mamy teraz mikrotygodniowy, a nie co 3 dni, więc to na pewno też ułatwi trenerowi i nam. Więc będziemy na pewno w 100% wypoczęci, a dla takich meczów się gra w piłkę.